Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jak widać, 40 z rozrzutnikiem pełnym, no nie obornika, tylko kompostu, takiej samej w sobie próchnicy, chociaż to też trochę waży, bo momentami to już taki zlepek był, jakby glina, coś takiego to konsystencją przypominało. Dość doładowane ładnie, końcówka trochę nie jest do pełna nasypana, bo żeby się nie sypało po drodze, bo to jest luźne. Trochę tam uklepaliśmy łopatami. Traktor pod górkę stoi, może to nie widać. Może górka nie jest nadmiernie stroma, ale za to tu podjazd jest mocno stromy. Zobaczymy, jak tu ten wyjazd nam pójdzie. Możesz włączyć nagrywanie. Piasek tu jest. Będą jaja. Kurwa, na korzeniu się ślizga. Hamulca nie mogę puścić. Tą blokadę jedną chwilę by może poszło. Tylko że kurwa, jak tu puszczę, to tu mnie cofnie. Dobra, próbujemy. No i dobra, jesteśmy na polu. Dojechaliśmy, musieliśmy zjechać na gospodarstwo koło trochę dopompować, bo widocznie było mało w kole, z tylnim. Dobiliśmy, wszystko ładnie stoi, także nie to, że jakaś guma złapana. Dobra, dwójką wałeczek. Tu góra belka, żeby tu nie zaczepiało. Na razie dwójką pojeździmy wolnie, żeby się towar do taśmy dosunął, bo w sumie trochę w miejscu.
ekipy są, to może i dwójką się będzie rozrzucać. Zwierząt nie trzymam. No i coś takiego innego. Krystian przyjechał pomóc do ładowania, bo ręcznie ładowaliśmy. Teraz złapię parę ujęć. Do ręki to jest jak ziemia, co się do kwiatków kupuje. Po tej łące to pole dziurawe jak sam skurwysyn. Tak się rozsypie, ile się rozsypie. Tu trochę mniej poplonu poszło. Nie rzodkie poleista, tylko taka moja mieszanka. Mówiłem o tym na filmie z talerzowania. Tam coś da. Tutaj to by tira było najlepiej wysypać. Myślę, że mógłbym to porównać do jakichś resztek popieczarkowych. Ominiemy. Gdzie Audi? Bo widać, żeśmy zapomnieli. Z domu, a tu jeszcze będziemy pakować tą słomę, co ze stopków została i rozwalać po polu. Jak ja zaczynam w polu coś robić, to mamuśka moim samochodem zaczyna jeździć, bo zapominam czegoś często. Thank you.
Ty wiesz, jakie tu grzyby rosną? No normalnie, jadalne. Mało mam czasu, więc się będę streszczał, bo nie mam za wiele miejsca na karcie. Ale dopakowaliśmy jeszcze tej. Słomy wyjdą ze 2-2,5 rozrzutnika jeszcze z takiej słomy. Trochę odleżałej. Bo to jest... To jest generalnie słoma, która została taka przemoczona ze stogu i była odrzucona, bo resztka ze słomy, taka sieczka jeszcze raz była przepracowana, jeszcze 100 snopków wyszło. A my tu sobie teraz to rozwieziemy, tą resztkę, zawsze to jest próchnica w ziemię, jakieś tam resztki nawozu i azotu, co zostały w tej słomie. Zawsze coś. Więcej jest tej słomy niż myślałem, bo na pewno 2 rozrzutniki wyjdzie, jak nie lepiej. To wiadomo, tu ani wagi nie ma. To słoma może momentami mokrawa, to trochę cięższa niż taka sucha. Tu na miejscu przy polu to fajnie szybko idzie. Zaraz znów podjadę. Krystian podgarnia stertę, bo aparat padł. Mamy chyba jakiś 9 września, jest bardzo ciepło, bez koszulki jeżdżę. Ciepłe dni przyszły z powrotem. Coś tu może z orki jeszcze do nagram. Na tym kawałku będzie pszenica. Pszenicę muszę kupić do siewu. Najpewniej będzie euforia, odmiana. A tu będzie żyto. I tam będzie pszenica. W sensie na tych tam reszcie kawałków. Nie mój. Także jak zobaczyłem, że w kole powietrza nie było, mało przyjemna sytuacja dla mnie. Bo wiadomo, że trzeba było to zrobić, bo nie można oddać komuś niesprawnego sprzętu, jak się brało sprawny. O, mamy kolejny dzień, prowadzimy orkę. W ogóle zacząłem wczoraj trochę nagrywać, ale wynikły tematy, do których nawet nie chcę wracać, bo dobrze, że się chłopaki tu z okolicy trafili pomóc, bo do 23 trzeba było siuwak z ziemi wyciągać. Ale to szkoda gadać, jakie złomowisko pod ziemią się trafiło. Było odkopywanie po nocy. I to wszystko trzeba było odkopać, wyciągnąć. Szkoda gadać. Do 23 wczoraj po kolana, po pachy upierdoleni siedzieliśmy w ziemi. Pozdrowienia tutaj dla Dawida i Piotrka za pomoc dużą. Jak widać, no teraz przy warach se puk stoi. Trzecia skiba podniesiona, bo szorka nie szła na 3 skiby. Tam co jak widzieliście poprzednie filmy z orki, to szło jeszcze na 3 skiby i to może w cięższej ziemi, bo to jest lżejsza. No ale od tamtych orek minął tydzień. Zrobiło się już strasznie sucho. Pogoda wskazuje na opady, choć ich nie ma, jak już takie ściąpienie. Jest bardzo sucho. Dlaczego oram w suszę, to poruszałem już na, że tak powiem, innych filmach. To zapraszam tam do lektury. Skiba podniesiona.
Generalnie orka nie wygląda za pięknie, bo przednia wchodzi głębiej, ale jak nie będzie głębiej wchodzić, to ogólnie dwie nie będą chciały wchodzić. To jest paranoja, no ale niestety, no trochę lepiej leży, trochę gorzej orka wyglądała, że to było po ludzku zaorane, niż ten. No, kurwa, sucho jest, lemiesze zjeżdżają szybciutko. Dojrzysz już mi za wiele orki. Tutaj tak naprawdę już mi ten pasek, aby został do zaorania. Tutaj właśnie ten kompost pakowałem i kompost i słomę roztrzepywałem. Tam chyba na początku filmu, to raczej dorzucę do tego filmu właśnie. Tam z rozrzutnikiem sobie śmigałem. Dobra, dwójka, startujemy. Reszta pola zostało mi, bo tu będzie pszenica. Ja będę dzisiaj uprawiał już pod żyto. To od tamtego drzewa będzie żytość zaczynał. Tu będzie pszenica. Pierwsze opady były w nocy. Jeśli to w ogóle opadami można nazwać. Pierwsze od, nie wiem, 3 tygodni. Coś takiego. Jest bardzo sucho. Trochę posiąpiło i tyle, no. Na orkę to i tak żadnego znaczenia nie zmieniło. Tyle, że pewnie jutro się mgły będzie można spodziewać, jak to odparuje. Ja dzisiaj wolne sobie wziąłem. Wczoraj do nocy działaliśmy, się planowałem wczoraj skończyć tą orkę. No ale nie wyszło, niestety. Za to co innego się udało zrobić. Prosta, ale trochę ciągnikiem miota. Ale jak widać, to ta oranka nie wygląda za bardzo. Ziemia piaszczysta, wyciągnie się pługi. Za chwilę wierzchę idą. Trzeba cały czas trzymać ziemię. Tylko co z tego, że przestawię tutaj pół wiek, za chwilę będę musiał skręcać na końcu pola. Tu ustawię do ładnej orki, a tam mi już pługi w ziemię nie będą chciały wchodzić, jak je wypoziomuję. O, widzicie, już wyszły. Jeszcze zmieniłem, jak zmieniłem ustawienie pługa, ile jedno ucho trochę zatkam, bo mi zawiewa do niego. Jak zmieniłem ustawienia pługa i tu od poziomu w tym miejscu, w tej pozycji jest, jak podnoszę, to zaczepię o ten profil trzymający błotniki i się wziął i trochę wygiął, ale to już temat na zimę, żeby to wyprostować i przespawać jakoś inaczej, żeby nie kolidowało.
naprawdę, to przodem mogłem jechać, tam trzeba poprzeczniaka kawałek dociągnąć, ale już się trudno mówi. Się z wami żegnam, do następnego filmu, trzymajcie się, na razie i cześć.